Kiedy myślę o ewangelizacji, o głoszeniu słowa, o wydawaniu świadectwa, tego, co Bóg czyni w naszym życiu, wiele razy przypominają mi się różne fragmenty Biblii, ale dzisiaj jednym z nich jest ten fragment, który mówi o pewnej dziewczynce, która znalazła się w sytuacji, w której wcale się znaleźć nie chciała. To jest druga Księga Królewska, 5 rozdział 1-3. Nigdy nie marzyła o tym, to nie było jej pragnienie, aby pojechać na tą misję. To nie było jej marzenie. Ona znalazła się tam z przymusu. Naaman, dowódca wojsk króla Aramu, był człowiekiem wysoko postawionym u swojego pana i cieszącym się jego szacunkiem, ponieważ przez niego pan dał wybawienie Aramowi. Lecz człowiek ten, choć był tak dzielnym wojownikiem, cierpiał z powodu trądu. W czasie jednego ze swoich łupieszczych wypadów Aramejczycy uprowadzili z Izraela małą dziewczynkę. Została ona służącą u żony Naamana. Pewnego razu powiedziała do swojej pani: o, gdyby tak mój pan mógł stanąć przed prorokiem przebywającym w Samarii, zaraz zostałby uzdrowiony z trądu. A więc przez chwilkę zastanówmy się nad tą sytuacją. Tak jak powiedziałem, nie była to sytuacja, której ta młoda dziewczynka oczekiwała. Ona nie marzyła o tym, aby wybrać się do Aramu na wycieczkę, na misję. Nie, to nie było jej marzenie. Ona chciała być w domu. Małe dziewczynki albo małe dzieci, młodzieńcy wyrastają w domach i oni przywiązują się do rodzin. Tak, każdy z nas przywiązuje się do jakiejś okoliczności, do miejsca, w którym żyjemy. Tam się wychowujemy, mamy mnóstwo przyjaciół, kolegów, koleżanki w szkołach, w swoim środowisku. Tak. Takie jest nasze życie, młodzieńcze, młode lata. I ta mała dziewczynka z pewnością nie chciała nigdy być porwaną od swojego domu, wyrwaną ze swojego środowiska, z dala od rodziców, z dala od przyjaciół, z dala od wszystkich kątów, które zna na pamięć, od miejsc, które poświęcała na zabawy. Nie chciała na pewno być porwana, uprowadzona i jeszcze nie do miejsca, do którego zwykle ludzie by chcieli pójść, bo to, tym miejscem była niewola. To było niewolnictwo, niewolnicza praca, przymusowa praca. Nikt nie mógł jej powiedzieć: dzisiaj robisz, co chcesz. Nie, każdego dnia słyszała: dzisiaj masz zrobić to, co ja chcę. Tym masz się zająć. I takie było jej życie. Wyrwane z tego, w którym ona tak naprawdę sobie planowała dzień, wyznaczała pewne kierunki, co dzisiaj będzie robić, do życia, w którym tak naprawdę już od tej pory ktoś inny nią zarządzał. Taką była ta dziewczynka, takie były okoliczności jej przebywania w niewoli. Ale kiedy patrzę na nią, kiedy patrzę na to, co, jak ona funkcjonuje, choćby w tym jednym zdaniu, to choć nie jest to zapisane w Biblii, ja nie widzę słów narzekania. Nie widzę ubolewania i biadolenia z powodu swojego losu. Nie widzę, że ta dziewczynka jest pogrążona w rozpaczy. Nie widzę jej w depresji. Widzę raczej coś innego. Niezwykłą otwartość i chęć pomocy. Pomimo wszystko. Zwykle my ludzie mamy wiele różnych wewnętrznych oporów i wymówek, aby nie podzielić się Ewangelią. Czasem wewnątrz nas toczy się taka bitwa, takie wewnętrzne opory, jakieś rozterki, powiedzieć czy nie powiedzieć, czy to stosownie czy niestosownie. Jak ten człowiek, któremu powiem, zareaguje, czy mnie wyśmieje, czy mnie nie wyśmieje. Czy skupi swoją uwagę, czy machnie ręką na mnie? Czy powie następny szaleniec, czy pomyśli w końcu jakiś mądry człowiek? Zwykle mamy wiele różnych wewnętrznych rozterek, tak jak powiedziałem. I kiedy patrzę na tą dziewczynkę, wydaje mi się, że tato dopiero powinna mieć wewnętrzne rozterki i opory, aby nie podzielić się czymś, co tchnie nadzieją i ratunkiem. Kochani, ta dziewczyna została zabrana z domu swojego ojcowskiego domu, z domu rodzinnego domu, w którym otoczona była wszystkim, co być może chciała,
do niewoli. I czasem zastanawiam się, jak to by było, gdyby dzisiaj jakąś młodą osobę potraktowano w ten sam sposób. Porwano z rodzinnego domu do niewolniczej pracy. Wyobrażam sobie to w ten sposób. Tak, wzięto by mu wszystko i zabrano do niewoli. I czasem, chociaż moja wyobraźnia nie jest zbyt bujna, ale wyobrażam sobie, jak wyglądałoby życie tego młodego człowieka w dzisiejszych czasach, który został zabrany z domu rodzinnego, gdzie wszystko ma, do niewoli. I wyobrażam sobie, że przez kilka dni siedziałby jak martwy, jak trup. Nie mógłby dojść do siebie. Być może nie jadłby i nie pił. Wiecie dlaczego? Bo zabrano by mu smartfona. Tak czasem wydaje mi się, że właśnie w ten sposób by to wyglądało. Ponieważ dzisiaj wszystko, co składa się na życie wielu młodych ludzi, to jest telefon w ręku. To jest wszystko. I jeśli zabrałbyś mu to, zabrałbyś mu życie w tym momencie. Wiele młodych ludzi tak funkcjonuje. Ja czasem jestem przerażony tym, co obserwuję. Ale my nie wierzymy w smartfony, w telefony, już to wytłumaczę, bo może nie wszyscy rozumią. To nie jest nasz Bóg. Naszym Bogiem jest Pan, który siedzi na tronie i który chce całego serca dla siebie. Gdyby młodzi ludzie w kraju, w naszym kraju, mieli taką relację z Bogiem, jak ze swoim smartfonem, to ten kraj płonąłby przebudzeniem. Gdyby ta relacja była taka sama, nie większa, taka sama. Ta dziewczynka znalazła się w sytuacji, w której nigdy nie chciała być. Kilka dni później taki młody człowiek, którego przed chwilą przedstawiłem, doszedłby może do siebie, stwierdził, że dobrze, znalazłem się w takiej sytuacji, ale dłużej już nie ma sensu tak żyć. Nie mam nic, nie ma sensu, nic nie jest przede mną, nie wiem kiedy, nie wiem jak długo, nie wiem co będę robił. Nie mogę mieć nadziei na to, że coś się zmieni. Taki młody człowiek wówczas pogrążyłby się może w depresji i załamał. Z dala od domu, nie wiadomo gdzie, nie wiadomo jak długo i tak dalej. I w takiej sytuacji znalazła się dziewczynka, ale ona nie była takiego charakteru. Zabrano jej wszystko. Zabrano jej jakieś tam zabawki, może jeszcze była na tyle młoda, że bawiła się różnymi rzeczami. Może bawiła się w dom, jak niektóre dziewczynki, w rodzinę. Od tego dnia już się nie bawiła. Od tego dnia zaczęła dorosłość, pracę. W jednej chwili. I w takiej sytuacji ona się znalazła. I pewnego dnia z jej ust nie wychodzą słowa: masz za swoje, jesteś chory, masz za swoje. Porwałeś mnie, to teraz cierp. Nie padają takie słowa. Z jej ust nie padają słowa zemsty. To Bóg cię pokarał za to, żeś mnie porwał z mojego domu, z mojego szczęśliwego miejsca. Takie słowa nie padają. Mówi wręcz przeciwnie, coś innego. Gdybyś poszedł tam, tam do Samarii, tam jest prorok, z nim jest Pan Bóg, na pewno ci pomoże. I wyobraźcie sobie przez chwilkę wspólnie razem ten dylemat, który ja bym miał w sercu. Gdybym nagle spotkał się w takiej sytuacji, oto człowiek cały pokryty trądem, a ja jestem sługą w jego domu, jestem niewolnikiem. I teraz ten człowiek cierpi, a do mnie dochodzi słowo z góry: powiedz mu, że jest Bóg, który może go uwolnić, że jest Bóg, który może go uzdrowić. Pomyślałbym sobie ja wtedy, czy czasem nie odpowie mi: co ty możesz mi powiedzieć o Bogu? Jeśli ty mi mówisz, że On mi pomoże, to dlaczego tobie nie pomógł? I ja bym miał taką rozterkę w sercu, że ten człowiek odpowie mi w ten sposób. Skoro Bóg tak bardzo się troszczy i pomaga, to dlaczego tobie, mała dziewczynko, nie pomógł, że znalazłaś się w niewoli? Ale dzięki Bogu, że tak ta historia się nie potoczyła. Ta mała dziewczynka nie miała takiego oporu. Ona podzieliła się tym, co wiedziała. Nie była kaznodzieją i nie była ewangelistą. Powiedziała, co wiedziała. I to, co wiedziała, wystarczyło, bo wiedziała coś, co jest najwspanialszą wiedzą w naszym życiu, że Bóg może uczynić wszystko.
I to wystarczy. Ludzie dzisiaj na świecie nie potrzebują wywodów teologicznych. Oni potrzebują zobaczyć, poznać Boga, który potrafi rozwiązać to, co oni w sercach mają. Problem, czasem rzeczy nie do rozwiązania, czasem rzeczy, które przechodzą w ogóle ponad naszym wyobrażeniem, szukają ratunku. I być może tym najlepszym, co możemy im dać, jest to, że Bóg to może uczynić. Że Bóg to może uczynić. Na pewno nasz Bóg ci pomoże, powiedziała ta dziewczynka. I dzisiaj to słowo niech wybrzmi w naszych sercach. Być może tak jak dzisiaj znalazłeś się na tym nabożeństwie i nie do końca wiesz, co tu się dzieje. Chcę, żebyś wiedział, że w czymkolwiek jesteś, jakikolwiek jest stan twojego serca, cokolwiek przeżywasz i jeśli szukasz ratunku, zwróć swoje oczy ku górze. Zwróć na Pana Jezusa. Zaraz za tą dziewczynką chcę zawołać i powiedzieć ci, jeśli tylko do Niego się zwrócisz, otworzysz swoje serce i do Niego zawołasz, On ci pomoże. On na pewno ci pomoże. On na pewno uzdrowi twoją duszę. On na pewno to uczyni. Bo wszyscy, którzy do Niego przychodzą, nie zostają odrzuceni precz. Nikogo Bóg nie odrzuci, kto do Niego przychodzi. Ale z drugiej strony zastanawiam się, choćby jeszcze w tym aspekcie. Zobaczcie, jak wiele można mieć oporów przed tym, aby podzielić się tak prostym zdaniem. O, jest za ciężko, za trudne czasy, w których żyjemy. W niektórych częściach świata mogą tym to argumentować, aby się nie podzielić słowem. Ale powiem wam ciekawą rzecz, że okazuje się, że im trudniej jest, tym łatwiej jest głosić. Im trudniej jest na świecie, im trudniejsze są okoliczności, im bardziej zagraża nam to, co jest na świecie, tym łatwiej się dzielić Ewangelią. Kochani, kiedyś z jednego z naszych bratnich zborów ludzie zostali wypędzeni. I idąc tak po wszystkich wioskach, nie mając nic, co im by mogło zostać, nie ubolewali nad swoim losem, ale głosili Ewangelię. Czy pamiętacie, gdzie jest to zapisane? W Dziejach Apostolskich. Ci, którzy uciekali z Jerozolimy. Jest napisane nawet w innym liście, że przyjęli z radością grabież swojego mienia i głosili Ewangelię. Wydaje mi się, że im bardziej cywilizacja jest taka wygodna albo sprzyja naszej wygodzie, wtedy jest trudniej głosić Ewangelię. Wtedy rodzą się jakieś takie dziwne wymówki. Oby Pan nie musiał w życiu niektórych z nas wiele rzeczy zabrać. Być może siłą, abym Ty i ja zaczęli robić to, co powinniśmy robić. Głosić Ewangelię temu światu. Oby nie zdarzyło się to w naszym życiu, że to, co tak bardzo kochasz i miłujesz, zostanie ci zabrane tylko po to, abyś jako dziecko Boże zaczął żyć jak dziecko Boże. Oby tak nie było. Obyśmy raczej dzisiaj mogli się obudzić z tego, co dzisiaj jest nam podawane w świecie i świadczyli temu światu tak, jak potrafimy, nie w wielkich słowach mądrości, ale tak, jak potrafimy i tak, jak umiemy. To, co wiemy. A wiemy naprawdę wiele. Mamy Boga w naszym życiu. Czyż trzeba coś więcej? Twoje losy są w rękach Pana. I cokolwiek się dzieje, w jakichkolwiek jesteś okolicznościach, one zawsze, jeśli tylko jesteś Bożym dzieckiem, a przecież jesteś, one zawsze będą prowadzić ku dobremu. Wszystko dopomaga ku dobremu dla tych, którzy Boga miłują. I jeśli ta dziewczynka znalazła się w sytuacji, w której tak naprawdę wszystko na ludzki rozum nie dopomagało ku dobremu, zauważcie, jak skończyła się ta historia. Uzdrowiony człowiek poznał Boga, mógł na własne oczy zobaczyć, że Bóg jest w Izraelu, że jest żywy Bóg. Pytam się sam siebie, kto był większym sługą Boga w tej całej historii? Czy ten prorok, czy ta mała dziewczynka? Odpowiedź jest jasna, ta mała, ta nic nie warta, zdawałoby się, nic nie umiejąca, niewiele wiedząca była w tym dniu
ogromnym narzędziem w rękach Boga. Ja z całym sercem modlę się, abyśmy właśnie takiego byli usposobienia, jak ona. Bo cała ta historia biegnie do pewnego punktu, do pewnej myśli. Abyśmy byli świadectwem i byli w stanie, byli na tyle odważni, aby w swoim otoczeniu najbliższym, w którym się znajdujemy na co dzień, zwiastowali Ewangelię. Kochani, ja wiem, że niejednokrotnie powtarza się słowa ojców wiary, którzy mówili, głoś Ewangelię, a jeśli trzeba, używaj słów. Ja nie bardzo się z tym zgadzam. Oczywiście jest to bardzo ważne, aby świadczyć swoimi czynami, ale Ewangelia ma być zwiastowana. Przez głupie zwiastowanie upodobało się Panu zbawić wielu. Przez zwiastowanie. Ewangelia musi przechodzić przez usta. Bo jeśli myśląc w ten sposób, możemy wpaść w wielką skrajność. Ja tam będę siedział cicho, nigdy z moich ust nawet Pan Jezus, słowo Pan Jezus, imię Pan Jezus nie wyjdzie, niech się domyślają wszyscy. Ale kochani, nie tak powinno być. Niech w naszym otoczeniu, w miejscach pracy, wiecie, ja wielki wysiłek w to wkładam. W moim otoczeniu, w którym jestem, zawsze, jeśli to jest nowe otoczenie, szukam sposobu, aby od pierwszych chwil wszystko o mnie było wiadomo. Dlatego, że wiem, że wtedy nagle oczy się zwracają. I jeśli będą widzieć moje dobre uczynki, tak jak powiada Biblia, będą chwalić Boga w niebie, a nie mnie za to, że o, jak ja to jestem cierpliwy, spokojny, nie przeklinam. Niech wiedzą, że to nie ja sam uczyniłem, ale Pan Bóg, który działa we mnie. Kiedy widzisz psa na smyczy, który idzie posłusznie przy nodze swojego pana, nie powiesz, a może powiesz, o, jaki posłuszny pies, jaki on jest niesamowity. Wiecie, to nie była praca psa. To właściciel wykonał pracę. To Pan wykonał pracę. On poświęcił czas, aby tego psa wytresować, ukształtować w nim charakter. Nie chcę powiedzieć, abyśmy się porównywali do takich stworzeń, ale zwróćmy albo odwracajmy w naszym życiu uwagę z nas na Boga. Niech ludzie nie zachwycają się naszym charakterem, ale niech zachwycają się Bogiem, który potrafi ten charakter stworzyć i zmienić. Bo naprawdę nikt nie jest w stanie przemienić człowieka jak tylko Bóg. Nikt nie jest w stanie okiełznać tą ciężką ludzką naturę jak tylko Bóg, który ma wiele, wiele cierpliwości nad nami. I kochani, ja tego właśnie życzę nam wszystkim dzisiaj w obliczu albo w obliczu tej ewangelizacji, tych działań misyjnych na mieście. Nikt może nie oczekuje od ciebie, abyś był wielkim ewangelistą, który chodzi po ulicach miasta. Ale bądźmy misjonarzami w swoim małym otoczeniu, tak jak ta dziewczynka. Jej nikt nie kazał chodzić po całym domu tego właściciela, tego pana, po całym Aramie chodzić i być ewangelistą. Nie. Jej Duch Święty podpowiadał Bóg, aby być świadectwem i wypowiedzieć w stosownej chwili odpowiednie zdanie w swoim otoczeniu. Tam, gdzie została postawiona. Bo tak jest w życiu, że są takie chwile, w których Bóg może użyć tylko i wyłącznie ciebie i mnie. Kiedy jestem w pracy i w obrębie, ja nie wiem, 10 kilometrów nie ma drugiej wierzącej osoby. Kogo Bóg użyje, jak nie ciebie i mnie? W tej właśnie chwili, aby dotrzeć do tego rówieśnika, do współpracownika albo może do szefa, do innej osoby. Jesteś solą tej ziemi. Jesteś postawiony na tej ziemi, aby być świadectwem. Kochani, tego wam życzę z całego serca i sobie samemu, aby zawsze dołożyć starania, aby tak jak ta młoda dziewczynka, która znalazła się w paskudnych okolicznościach, nie pogrążyła się w rozpaczy, ale postanowiła, że opowie o tym wielkim Bogu, którego znała. Nie miała nic, ale miała tak naprawdę, i to jest zupełnie przeciwieństwo, co powiem, ale miała wszystko, bo miała Pana Boga i to wystarczy. To w zupełności wystarczy, aby temu światu zanieść nadzieję, odkupienie, nowe życie, ratunek w sytuacji, w której ty i ja
i ludzie się, myśmy znajdowali, a ludzie dalej znajdują. Kochani, tego wam z całego serca życzę i niech te słowa, niech te świadectwa zapadną nam w sercu dzisiaj po tym nabożeństwie i miejmy taki czas też w domach, refleksji, a w tygodniu, w swoich miejscach pracy, w szkołach uczyńmy takie ambitne postanowienie, aby czasem nie było tak, że chwalimy się tym, że nikt o nas nic nie wie. Ale aby było tak, aby ludzie widząc nasze uczynki wiedzieli, pod kim je podpisać, że to jest dzieło Pana Boga, a nie nasze własne. Niech wszyscy wiedzą, kim jesteśmy i niech każdy człowiek, z którym mamy do czynienia, wie, że jesteś dzieckiem Boga, a w twoim życiu mieszka Pan Jezus. Amen.